Elo, kolarskie wariaty, tu Wojtek z tej strony, a to są kolarskie wieści, czyli wyjątkowe podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia w świecie kolarstwa, rowerów i wszystkim, co jest z tym związane. Co dzisiaj zobaczymy? Tour de Południe Polski, Liga Mistrzów dla kolarzy, a także ofensywa 36-calowych kół. Tym razem nie zaczniemy od Pucharu Świata w Przełajach, ale od tego, co jest nam, Polakom, bardzo bliskie w naszych biało-czerwonych serduszkach. Bo oto zaprezentowano trasę przyszłorocznego Tour de Pologne. Bardzo fajnie, mamy czasówkę pod górę, mamy podjazdy, mamy metę w Przemyślu, tak jak w zeszłym roku. Ale mi się ta trasa nie podoba. Dlaczego? Po pierwsze, wyścig nie pojedzie po moich terenach, co jest dla mnie bardzo smutne, no bo nie będę mógł sobie kibicować i oglądać wyścigu na żywo. Po drugie, popatrzcie sobie na grafikę prezentującą trasę wyścigu. Żeby było cokolwiek widać, to trzeba było zrobić jakiś zoom na południowo-wschodnią część naszego kraju. I w końcu po trzecie, po raz któryś raz z kolei mamy polski tour na południu. Okej, rozumiem, na południu są największe góry i najbardziej strome podjazdy. Okej, tylko że patrząc na trasy tych etapów, to tego za bardzo nie widać. Korona wyścigu będzie miała niewiele ponad 700 metrów. I żeby nie było, że inni też tak robią, że pokazują tylko wycinek mały swojego kraju, to pokażę wam mapę. Tour Romanée, Tour of Hungary, czy przyszłoroczne Tour du Rwanda. Nawet w Afryce potrafią zrobić ciekawsze trasy wyścigu, żeby cały kraj pokazać. A wiecie, kiedy ostatni raz nasz narodowy tour miał etapy, które znajdowały się w gdzie indziej niż na południu naszego kraju? Nie licząc małego epizodu z Warszawą w 2015 roku bodajże, to w 2014 roku mieliśmy etapy z Gdańska do Bydgoszczy, z Torunia do Warszawy, a nawet epizod w Czechach. Czyli jednak da się zrobić jakiś wyścig, żeby było więcej niż tylko południowy wschód Polski. Ale dobra, nie żyjmy historią, przejdźmy do teraźniejszości. Ciekawym etapem na pewno będzie piąty etap z metą w Rzeszowie ze względu na dużą liczbę pagórków. No, będzie to taki bardziej etap klasyczny. A tak naprawdę o zwycięstwo w generalce zadecyduje jedynie jeden etap, a mianowicie etap jazdy indywidualnej na czas w Bukowinie Tatrzańskiej. Bo tak na dobrą sprawę prawie żaden etap nie kończy się jakimś porządnym wzniesieniem, którym naprawdę jakieś różnice czasowe by powstały. Ale szczytem idiotyzmu jest ulokowanie startu ostatniego etapu koło siedziby sponsora, producenta rur kanalizacyjnych. Pokażcie mi jeden wyścig na zachodzie, którego jeden etap zaczyna się w takim właśnie miejscu. A teraz przejdźmy do Pucharu Świata w Przełajach. Tym razem Besançon we Francji. Francuzi bardzo dobrze przygotowali trasę wyścigu, ponieważ była tak błotnista jak chyba żadna w tym roku. U pani na początku maseczkę z B zrobiły sobie Anne-Marie Worst i Shirin van Anroy. Natomiast dobrze zaczęła Lucinda Brandt, a Lucinda jak dobrze zacznie, to znaczy, że przeważnie wygra etap, wyścig. I w sumie tak było, bo odjechała od początku od rywalek, no i sobie utrzymała dość sporą przewagę aż do końca. A
ale zawsze można się ekscytować walką o drugie miejsce, co nie? A batalię tę stoczyły Denise Petsema i, uwaga, tu niespodzianka, Magali Rochette z Kanady. I to właśnie Kanadyjka wyszła z tej batalii zwycięstwo, co jest dość ciekawe, bo Denise Petsema no, całkiem dobrze radzi sobie w takich trudnych warunkach. Natomiast musiała ona jeszcze dodatkowo walczyć o utrzymanie trzeciego miejsca m.in. z młodziutką Puk Pieterse. Ostatecznie właśnie to bardziej doświadczona Holenderka zajęła ostatnie miejsce na podium. U panów natomiast można było oglądać popisową walkę pomiędzy Elim Izerbytem a Tunem Ertzem. Ich umiejętności jazdy po błocie są naprawdę niesamowite. Ale oczywiście nie obyło się bez błędów. Tun Ertz wyglądał na silniejszego na tym wyścigu, bo utrzymywał przewagę, ale niestety tracił ją z powodu błędów. Jeden najbardziej kosztowny to właśnie ten błąd, który kosztował go utratę prowadzenia no praktycznie już do końca wyścigu. Oczywiście wydawało się, że jeszcze dojedzie do Izerbyta, ale niestety na ostatnim okrążeniu zahaczył zaś o bandę i stracił kolejne sekundy. Jeszcze była taka jedna sytuacja, której się wydawało, że jednak Tun Ertz dojedzie, ale było to spowodowane błędem Izerbyta, który no tak gładko sobie zjechał po błotnistym zjeździe, ale później się okazało, że jednak Tun Ertz był za daleko, no i Eli Izerbyt na mecie już mógł sobie podnieść ręce w geście triumfu, chyba po raz piąty w sezonie. Tun Ertz oczywiście musiał się zadowolić drugim miejscem, a podium uzupełnił jeszcze kolega zespołu Ertza, Pim Ronhar. Aha, i następny wyścig w Antwerpii no niestety został odwołany. Zgadnijcie dlaczego. Tak, bo COVID. To nie koniec wieści sportowych, bo mamy za sobą kolejną, drugą rundę w Lidze Mistrzów Kolarstwa Torowego. Tak, kolarze nie gęsi i własną Ligę Mistrzów mają. Tym razem było to niedaleko, bo w Poniewieżu na Litwie. Kurczę, na Litwie mają w jakiejś mniejszej miejscowości tor kolarski, a u nas to jedynie 38-milionowy kraj, 312 tysięcy km kwadratowych i tylko jeden tor w Pruszkowie, który jest zadłużony. No fajnie, nieważne. I powiem Wam tak na wstępie, że ten format wyścigów kolarskich na torze jest nieporównywalnie ciekawszy i bardziej spektakularny niż takie typowe, tradycyjne sześciodniówki. Świetnie, że UCI tak postarało się, żeby ożywić tę dyscyplinę kolarstwa. Ale dobra, mniejsza o to, przejdźmy do zwycięzców. Emma Hintze może sobie powiedzieć, że na Litwie było wunderbar, bo wygrała w sprincie w finale, pokonując Lauren Jeunesse. Ale pewnie po finale Keirinu tak sobie po cichutku do siebie powiedziała do nerweta, ponieważ została przyblokowana i w związku z tym w Keirinie wygrała jej rodaczka Lea Sophie Friedrich. No i Lea Sophie może sobie powiedzieć, że było sehr gut. Natomiast u panów Hali Lavreisen mógłby powiedzieć, że było selvedych, bo wygrał zarówno w Keirinie, jak i w sprincie. A dodatkowo jako ciekawostkę powiem, że wtedy w czasie drugiej rundy Ligi Mistrzów na torze osiągnął prędkość, uwaga, 82 km na godzinę na rowerze, jeden koleś. Niesamowite. Katie Archibald powiedziałaby, że na Litwie było very lovely, ponieważ wygrała zarówno w skreczu, jak i w wyścigu eliminacyjnym. A w eliminacyjnym to naprawdę pokazała moc, bo Norweżka Anit Yvonne
Stenberg po prostu puściła koło brytyjski. Naprawdę moc Katie jest fenomenalna. Natomiast w wyścigach wytrzymałościowych u panów, no można powiedzieć, że było niemałe zaskoczenie. Ponieważ oba wyścigi wygrał Sebastian Mora. Pewnie w domu, jak wrócił, to mu powiedzieli nadal mal, ahora lava los platos. W generalce natomiast w sprincie prowadzą Harry Lovraisen i Emma Hintze, a w wytrzymałościowych wyścigach oczywiście Katie Archibald i po tej rundzie Sebastian Mora. A teraz nowości sprzętowe. W zeszłym tygodniu pokazywałem wam rower na 36-calowych kołach, a teraz wydaje mi się, że to już jakiś postępujący trend w rowerach, bo dzisiaj mam dla was kolejny rower na 36-calowych kołach. Oto Polici Trenta Sei. Po włosku to znaczy 36 cali. To kurde, ale się namęczyli nad nazwą, naprawdę. Tak. Czyli jest to włoski rower i jest to rower górski, ale może być też to rower gravelowy. No, ciekawie się robi. I jeszcze jak dodam, że rama może być wykonana albo w całości z włókna węglowego, albo z aluminium z tylnym wahaczem zrobionym z włókna węglowego, to robi się już ciekawiej. A jeszcze bardziej ciekawie się zrobi, kiedy wam powiem, że koła w tym rowerze są wykonane, uwaga, z włókna węglowego. Jakby ktoś się zastanawiał, no tak, fajnie, tylko że skoro rower górski, to musi mieć opony przystosowane do jazdy w terenie. No gravel zresztą też. A jak znaleźć taki, no kurczę, jakby nie patrzeć, opony do tak dużych kół? No przecież chyba nikt tego nie robi. I otóż jesteście w błędzie, bo firma V-Tire robi opony T-Monster 36-calowe o szerokości 2,25 cala, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak więc co, dopiero co mieliśmy koła 29 cali, a tu już kolejna rewolucja. Tak więc chyba zapowiada się koniec 29-calowych kół, już nie wspominając o 26-27,5. Czyli co? Omar król, niech żyje król. Koniec roku to taki okres, w którym najwięksi giganci pokazują nowości na przyszły rok. Tym razem jest to Giant. Kurde, ale mi zajebiście to wyszło. Nawiązanie, tak, ale jestem zajebisty. Oto nowy Giant Anthem. Największym ulepszeniem tego roweru jest pogorszenie go, bo teraz Giant Anthem nie ma zawieszenia Maestro, tego słynnego zawieszenia Gianta. Zamiast tego ma prosty system, taki jak u konkurencji, a wahacz jest zrobiony z kompozytu. Podobno dzięki temu jest lżejszy aż o 250 gram, ale dodatkowo dalej jest tak samo komfortowy i tak samo koło trzyma się na wierzchni. Marketingowy bełkot! Poza tym przemodelowali okolice suportu, dzięki temu sztywność w tym miejscu poprawiła się aż o 20%. Dalej marketingowy bełkot! I oczywiście tradycja w nowych rowerach górskich, czyli progresywna geometria, rura podsiodłowa jest bardziej stromo, główka ramy jest mniej stromo, tylny trójkąt jest krótszy i ogólnie progresywna geometria. No i jeszcze cena. No Giant Anthem no jest dość drogi. Kosztuje mniej więcej tyle co Apple MacBook Pro M1 Max. Ale w sumie takim laptopem to sobie nie pojeździsz w terenie, no i w związku z tym nie sprawi aż tyle przyjemności. Chyba, że się mylę.
Ale jeśli uważasz, że twój rower do cross country jest za ciężki, albo kupisz sobie takiego Gianta Anthema i też uważasz, że no, to troszkę za dużo waży i trzeba by było go trochę odchudzić, to z pomocą przychodzą Niemcy ze swoją niemiecką technologią. Otóż niemiaszki z firmy Radsporttechnik Müller zbudowali koła do cross country, które ważą jedynie około 1053 gramy, a kosztują jedyne 2199 euro. No i jakby się tak w sumie zastanowić, to nie jest aż tak dużo, bo często jedno koło potrafi tyle kosztować, a tu mamy cały komplet. A teraz pokażę wam, jak można skomplikować coś, co jest proste, skuteczne i stosowane od bardzo dawna, bo jest tak dobre, że na razie nie wymyślono nic nowego. Pewien młody Kanadyjczyk, Cedric Eveleich, stwierdził, że współczesne przerzutki są złe, no bo wystają i w związku z tym mogą się spotkać z kamieniem, gałęziem lub różnymi takimi przeszkodami, no i mogą się uszkodzić. Więc wymyślił własny napęd. I tak powstała firma Lalbikes, chyba że to jest startup. Nie wiem, czy jaka jest różnica między firmą a startupem. I powstał w tej firmie, czy startupie, nie wiem, nieważne, nie drążmy tematu, Supre Drive. Wykorzystuje w nim stosowane coraz częściej dodatkowe piwoty do napędu, jak na przykład w Norco Shore, ale dodatkowo ma zamontowany napinacz łańcucha w postaci kółka na ramieniu, natomiast przerzutka teraz zajmuje się jedynie samą zmianą przełożeń i ma tylko jedno kółko. Dodatkowo przerzutka jest schowana między właśnie tylnym trójkątem a kołem. Wszystko fajnie. Ale po pierwsze, system ten nie jest kompatybilny z ramami niewyposażonymi w górne piwoty. Po drugie, system ten ma specjalne mocowanie na tylną przerzutkę. W związku z tym 100% obecnie stosowanych ram nie jest do tego kompatybilna. A po trzecie, rozwiązanie to nie eliminuje w 100% zagrożenia uszkodzenia przerzutki. A dodatkowo uważam, że to jeszcze gorsze rozwiązanie, bo jeśli się uszkodzi przerzutka, to trafi od razu w koło między właśnie napędem, kołem, tylnym trójkątem. I w najlepszym razie przerzutka zostanie zmielona, a w gorszym razie, i moim zdaniem jest to większe ryzyko nawet, że po prostu zaliczymy pięknego orła, no bo przerzutka się wkręci w koło, koło się zablokuje, a my polecimy pięknego orła. A tak, nawiasem mówiąc, nie jest to nic odkrywczego, bo już firma Deviate Cycles wymyśliła coś podobnego, tylko że lepiej. W ich rowerze The Guide mają napęd, w którym nie ma tylnej przerzutki, nie ma tylnej kasety. Ponieważ zamiast tego zastosowali skrzynię biegów piniona, która ma 12 przełożeń. No i dzięki temu nie ma w ogóle ryzyka, że przerzutka się uszkodzi. Także Cedric, nice try, ale następnym razem no, wymyśl coś takiego lepszego. To by było na tyle, jeśli chodzi o kolarskie wieści. I oczywiście ogłoszenia parafialne. Przyszło w niedzielę. Przedostatni odcinek na temat tego roweru. Znaczy to jest rama, ale to będzie z tego rower. W niedzielę będę mówił na temat tych części, które mi się udało zebrać. No i w przyszłym tygodniu już będzie składanie. Będzie krótki filmik, taki wiecie, żeby było pokazać to, co najważniejsze. No i będzie długi filmik, żeby pokazać cały etap budowy roweru.
Myślę, że to się wielu ludziom przyda. Dobra. Także to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerkach, oglądajcie moje filmy i subskrybujcie kanał. Na razie, trzymajcie się i do następnego razu. Hej!